Cześć kochani, witam was bardzo gorąco. A dzisiejszy live będzie dotyczył bardzo ważnej kwestii, czyli lęku, ataków paniki czy niepokoju. Czegoś, z czym każdy z nas ma do czynienia, jeżeli nie na co dzień, to od czasu do czasu każdemu z nas w życiu pojawia się lęk. I dzisiejszy live będzie właśnie tego dotyczył. Jest to dla mnie osobiście była to bardzo, bardzo ważna kwestia, ponieważ lęk towarzyszył mi od zawsze, od dawna i był czymś, co w pewnym momencie zablokowało mnie całkowicie na jakiekolwiek działania i był też jakby przyczyną do tego, żeby zagłębić się bardziej. Żeby zagłębić się bardziej w kwestię rozwoju osobistego. Zacznijmy w takim razie od początku, w ogóle od podłoża lęku i czym tak naprawdę jest lęk i jakkolwiek tutaj negatywnie postrzegamy tą emocję, jakkolwiek patrzymy na nią jako coś niepożądanego i coś, co niszczy i burzy nam życie, a tak pierwotny lęk, który w ogóle jest wpisany w życie każdej istoty żywej, jest tak naprawdę i ma tak naprawdę funkcję i działanie ochronne. I jest to pierwotny lęk, który jest nam potrzebny po to, żeby nas chronić przed zagrożeniem, żeby nas ostrzegać przed jakimkolwiek zagrożeniem, przed jakimś niebezpieczeństwem. I z tym lękiem rodzimy się, on jest czymś, co się pojawia jak u każdego, mogłabym powiedzieć, jak u każdego, każdej istoty, która posiada ciało, to się pojawia zarówno u człowieka, to się pojawia także u wszelkiego rodzaju zwierzątek, ale ten lęk i stres z tym związany, on się pojawia także w przypadku roślin. I jest na to wiele tak naprawdę naukowych dowodów, ale dzisiaj zajmiemy się nami, czyli ludźmi i tym, co się dzieje w naszym życiu, kiedy ten lęk się pojawia. I chcę wam pokazać schemat. W tym nagraniu chcę wam pokazać, w tym live chcę wam pokazać schemat działania, czyli po kolei, co się dzieje, jakie rzeczy się pojawiają w naszym życiu, kiedy lęk jest czymś, co jest obecne na dzień dobry non-stop każdego dnia i kiedy my nie potrafimy poradzić sobie i uporać się i ten lęk towarzyszy nam tak naprawdę nawet w nocy, kiedy kładziemy się spać. I jest to rzecz, która mi towarzyszyła 24 na dobę i powodowała konkretne konsekwencje w moim życiu, przynosiła konkretne niefajne efekty. Dziś chcę się z wami podzielić tym, jak ta droga wyglądała u mnie, co mi pomogło wyjść z tego, w jaki sposób ja sobie radziłam na co dzień z tym lękiem, co bardzo szybko przyniosło efekty namacalne, że ja po prostu widziałam tą zmianę bardzo szybko, co przyniosło efekty troszeczkę dłuższe, jakie narzędzia, jakie techniki i jak możesz ty sam, sama pracować, jeżeli ciebie dotyczy ten aspekt, bo jest to rzecz, dla mnie absolutnie to była w ogóle podstawa, czyli zająć się przestrzenią tego, że ja się czegoś obawiam w życiu, bo za lękiem stoi zamartwianie się, za lękiem stoi strach, obawa, ciągłe myślenie, że gdzieś coś się wydarzy i wokół siebie kumulowanie budowanie takiego schematu i budowanie historii, które de facto niekoniecznie muszą się wydarzyć, ale jeżeli my cały czas faszerujemy je naszą uwagą i energią, to wiele rzeczy wtedy zaczynamy do siebie przyciągać. Więc dzisiaj się tym zajmiemy. Zaczynamy od tematu lęku, niepokoju, wszelkiego rodzaju ataków paniki i takiego myślenia nastawionego na przetrwanie. Ja bym rozdzieliła na samym początku, rozdzieliłabym lęk na dwie płaszczyzny. Pierwszy to jest właśnie ten lęk, który jest lękiem pierwotnym, z którym się rodzimy i który ma nas za zadanie chronić przed niebezpieczeństwem, wszelkim niebezpieczeństwem, które w naszych okolicznościach, w naszym świecie, społeczeństwie może nam zagrażać naszemu życiu, naszemu rozwojowi. A drugi lęk jest lękiem, który jest lękiem nabytym. I ten pierwszy lęk jest czymś, co jest nam po prostu potrzebne. On się pojawia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy zagrożenie życia, kiedy dzieje się coś, ktoś nas atakuje, jakaś nagła sytuacja, która powoduje, że rzeczywiście ten lęk się w nas budzi i on skłania nas do konkretnych zachowań. Przede wszystkim w naszym organizmie zaczynają się wytwarzać
pewne substancje chemiczne, następuje pewna reakcja chemiczna, zaczynamy wytwarzać więcej hormonu stresu, zaczyna się nasze ciało nastawiać na ucieczkę albo atak, czyli ucieczkę albo walkę i szybkie podejmowanie decyzji, która z tych opcji, która z tych dróg jest dla nas korzystniejsza, w którą stronę powinniśmy pójść, co powinniśmy wybrać i co jest z większym prawdopodobieństwem, że przeżyjemy w danej sytuacji. I to jest jakby rzecz, która dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy mamy zagrożenie życia. Drugim lękiem, czyli lękiem nabytym, on powstaje w sytuacjach, kiedy to zagrożenie życia w jakimś stopniu my je odbieramy jako zagrożenie życia, ale jest to lęk, który pojawia się w sytuacjach, które się powtarzają. Systematycznie coś się powtarza w naszym życiu i najczęściej zaczyna się on wytwarzać w dzieciństwie, nawet nie najczęściej, bym powiedziała, że 100% on się pojawia w dzieciństwie, czyli zaczynamy nabywać pewne cechy, zaczynamy rozpoznawać pewne sytuacje w naszym dzieciństwie, kiedy jesteśmy malutkimi dziećmi, kiedy się rodzimy, kiedy jesteśmy noworodkiem, jako coś, co jest zagrożeniem naszego życia. I to mogą być różne rzeczy. Jako malutkie dziecko potrzebujesz bliskości swojej mamy. Jako malutkie dziecko potrzebujesz być najedzony, przytulony, potrzebujesz ciepła. I te wszystkie takie, jakbym powiedziała, bardzo mocno podstawowe aspekty zadbania o dobre samopoczucie, o zdrowie i o poczucie bezpieczeństwa niemowlęcia są podstawą do tego, w jaki sposób nasze ciało zaczyna reagować, bo tutaj ciało jest tym, co odbiera, tak? Ciało jest jakby przekaźnikiem, nadajnikiem, odbiornikiem jakiegokolwiek zagrożenia z zewnątrz. Ono nas informuje, że coś się dzieje, nic innego i poprzez ciało czujemy konkretne emocje. I teraz, jeżeli byłeś małym dzieckiem i w Twoim domu brakowało tych takich podstawowych aspektów opieki, jeżeli chodzi o Twoje poczucie bezpieczeństwa, o Twoje poczucie bliskości, miłości, jeżeli Twoja mama nie przychodziła do Ciebie, kiedy płakałeś czy płakałaś, a jeżeli zostawałeś czy zostawałaś na wiele godzin sam w łóżeczku, jeżeli byłeś karmiony o konkretnych polarach, bo taka była moda, bo w taki sposób ludzie w danym okresie, w danych latach wychodzili z założenia, że dziecko wystarczy być karmione co ileś tam godzin. Jeżeli byłeś oddawany do opieki pod opiekę innym osobom i ta tęsknota za mamą czy za tatą była cały czas obecna w Twoim życiu, jeżeli Twoje podstawowe potrzeby były niezaspokajane, to wszystko dla dziecka, dla malutkiego dziecka do 7 roku życia zaczyna się kształtować u dziecka konkretny mechanizm ochronny, obronny i dziecko zaczyna przyjmować świat, postrzegać świat jako zagrożenie gdzieś, gdzie jest, może być zagrożenie życia, zagrożenie zdrowia i miejsce, gdzie jest bezpieczne. I dla małego dziecka rodzice, przede wszystkim matka, jest czymś ponad wszystko. Połączenie emocjonalne, energetyczne, duchowe i cielesne z matką jest tak silne, że jeżeli matka nie reaguje na potrzeby dziecka, to dziecko w sobie wytwarza przekonanie, że istnieje ryzyko odtrącenia, istnieje ryzyko, które za tym będzie szło, za odtrąceniem będzie szła utrata zdrowia, życia. I to ten przekaz zostaje odebrany przez malutkie ciałko dziecka, przyjęte do siebie. Jeżeli dane sytuacje powtarzają się systematycznie, staje się to syndromem takiego lęku nabytego, lęku o przetrwanie i wszelkie różnego rodzaju sytuacje, które będą miały miejsce oraz okoliczności wokół tych sytuacji, które będą się zadziewały, one będą powodowały, że umysł dziecka i ciało dziecka będzie skanowało otoczenie w poszukiwaniu zagrożenia. Czyli dam Wam tutaj przykład. Jeżeli dziecko jest pozostawiane w łóżeczku przez wiele, wiele razy i nikt nie reaguje na jego płacz, to w sobie wytwarza takie poczucie, że jego potrzeby są nieważne, że nie ma znaczenia, co się z nim dzieje, że na płacz nikt nie zareaguje, że jest zdany sam na siebie i jego ciało zaczyna wytwarzać konkretne hormony stresu, gdzie nastawiony jest wtedy tylko i wyłącznie na przetrwanie.
I oczywiście, kiedy mama przychodzi, to powolutku puszcza, ale kiedy mama znika, z powrotem zaczyna się pojawiać to, ponieważ dziecko nigdy nie jest pewne, kiedy mama się pojawi, a kiedy mama zniknie, więc cały czas zaczyna żyć w takim przekonaniu i stresie, że osoba, która jest dla niego ważna, w każdej chwili może zniknąć i w każdej chwili może być zdane tylko i wyłącznie samo na siebie. I osoby, które były wychowywane w ten sposób, które żyły w takich domach, one mają w sobie ogromne poczucie lęku i to lęku tego nabytego, który jest nastawiony, który reguluje nasze organizmy i nasze ciało oraz umysł tylko i wyłącznie na przetrwanie. I teraz, co to znaczy, kiedy my wychodzimy z takiego otoczenia i z takich rodzin? Przede wszystkim nasze życie jest uwarunkowane tym, co się działo w naszym domu. I dopóki tutaj tego tematu nie ruszymy, to wszystko to, co się działo, będzie kierowało naszymi działaniami, myślami, samopoczuciem, decyzjami życiowymi, ponieważ ten lęk, on sam z siebie nie znika. Jego trzeba dotknąć i puścić, żeby i zmienić, przede wszystkim zmienić pewne przekonania, które za tym będą szły, myślenie, poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli tego nie ruszymy, to ten lęk będzie cały czas nam towarzyszył w życiu. I on będzie się objawiał potem w dojrzałym życiu, chociażby tym, że kiedy wchodzimy w związek, w jakąś relację z drugą osobą, to zaczynamy czuć jakiś niepokój, kiedy ta osoba nawet wychodzi do pracy albo wychodzi gdzieś z innymi osobami na spotkanie towarzyskie, co jest bardzo częste u kobiet wychodzących z takich rodzin, gdzie zaczynają wpadać wręcz w panikę, że partner wyszedł na spotkanie z kolegami i zaraz tworzą sobie historię na bazie już swojego dorosłego życia, że prawdopodobnie kogoś tam pozna albo zostawi tą osobę i tak dalej, i tak dalej. I wiele tutaj rzeczy zaczyna się układać, czyli jakieś wyjazdy w delegacje, od razu gdzieś wewnętrznie, głęboko, głęboko jest ukryty lęk, że ta osoba kogoś pozna, że jakiś będzie miała romans, że zdecyduje się zostawić rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I działania osób, które wywodzą się z takiego środowiska, są nastawione na przetrwanie. I teraz lęk, który został nabyty w dzieciństwie, który spowodował, że został on nabyty przez powtarzające się sytuacje z naszego dzieciństwa, to jest tak naprawdę życie w ciągłym stresie. Tam nie ma miejsca na nic innego. To jest ciągłe poszukiwanie i skanowanie swojego otoczenia w poszukiwaniu zagrożenia, w poszukiwaniu oprawcy, w poszukiwaniu tego, kto może nam zrobić krzywdę i wyłapywanie, nasz umysł wyłapuje wtedy z otoczenia ewentualne symptomy sygnalizujące, że takie zagrożenie może nastąpić. I tak bardzo jest nastawione nasze ciało i umysł na szukanie tego, że tam nie ma w ogóle przestrzeni na nic innego. Nie ma wtedy miejsca na to, żeby nasze ciało i umysł były ukierunkowane na rozwój. Nie ma miejsca na stworzenie szczęśliwego związku. Nie ma miejsca na zbudowanie fajnego biznesu. Tam nie ma miejsca na to, żeby nasze ciało było zdrowe. Nie ma miejsca na to, żeby procesy w naszym ciele zachodziły w taki sposób, w jaki powinny zachodzić. Fizjologiczne procesy, czyli jakiekolwiek trawienie, porost włosów, czy procesy związane ze skórą, czy też z produkcją konkretnych hormonów, hormonów tarczycy, nadnerczy, czy czegokolwiek. I tam tak naprawdę też w wielu przypadkach nie ma miejsca na to i nie ma przestrzeni na to, żeby się pojawiły dzieci. Ponieważ to jest bardzo prosty mechanizm, kiedy przez wiele, wiele lat dzieciństwa dziecko żyje w stresie, ono z tym stresem, z tym lękiem wychodzi w świat, nic się tutaj nie zmienia, ponieważ baza, która została stworzona, ona jest cały czas podstawą do wszelkich decyzji i jest podstawą do podejmowania konkretnych działań w naszym życiu. I tego nie da się na pstryknięcie palcem zmienić. Tutaj logika i tłumaczenie nie zmienia niczego, ale już sama świadomość, skąd się pewne rzeczy dzieją, jest podstawą do tego, żeby zrobić pewne zmiany. Ponieważ wtedy w dorosłym życiu taka osoba jest tylko i wyłącznie nastawiona na to, aby poszukiwać jakiegoś zagrożenia
na nic innego. I stąd tak bardzo często jest, że kiedy nasza relacja z drugą osobą jest tak zwana, nazywana jest relacją toksyczną, czyli gdzieś ktoś komuś wyrządza krzywdę, to na poziomie energetycznym jest to bardzo, bardzo proste do zobrazowania. Nasze ciało wysyła konkretne wibracje, są to niskie wibracje, bo jest to podłoże lęku, stresu, strachu, obaw, martwienia się i chęci ochrony życia i jest to nastawienie non-stop, cały czas nasze ciało w ten sposób generuje te wibracje, więc otoczenie odpowiada, reaguje tylko i wyłącznie na to, co my wysyłamy. Nie może się w takim razie w naszym życiu pojawić nikt inny. Nie może się pojawić ktoś, kto będzie osobą z innej przestrzeni, z innego środowiska, niż to środowisko, w którym, które będzie z nami rezonowało, niż to środowisko, które będzie odpowiedzią na nasze zagrożenie. Tam nie ma możliwości, żeby się pojawił ktoś, kto ma poukładane życie, ktoś, kto jest poukładany emocjonalnie, ktoś, kto jest spokojny, otwarty, kto buduje swoją obfitość i bogactwo i szczęście i jest pozytywnie nastawiony, bo te osoby ze sobą nie zarezonują, dlatego że ta osoba, która żyje w lęku, ona non-stop wszędzie widzi zagrożenie. I po prostu to się nie zepnie. Dlatego tylko i wyłącznie druga osoba, która jest na tej samej płaszczyźnie, zarezonuje z tą osobą, która widzi wszędzie zagrożenie. I co się będzie dalej działo? Te dwie osoby ze sobą wejdą w relację. Ta relacja będzie tylko i wyłącznie nastawiona na to, żeby pokazywać sobie jeszcze bardziej to, czego się obawiamy. To będzie jeszcze bardziej wypływało. Z punktu widzenia, z punktu patrzenia duszy, dzieje się to tylko i wyłącznie po to, żebyśmy pewne rzeczy puścili i przepracowali, żebyśmy się im przyjrzeli, żebyśmy stali się kreatorami, a nie ofiarą. Natomiast bardzo często człowiek w lęku, tam trudno jest dla takiej osoby wyłuskać w sobie siłę, aby wyjść z tego lęku i nagle patrzeć pozytywnie na świat. Owszem, zdarzają się takie sytuacje, że możemy sobie afirmować, kiedy mamy lepszy dzień i tak dalej, możemy sobie wchodzić w medytację, kiedy mamy lepszy dzień, ale wcześniej czy później, jeżeli dopada nas lęk, to z czym ja się stykam, to przede wszystkim największym problemem jest to, żeby wyjść z tego lęku. Kiedy my jesteśmy w lęku, tam nie ma miejsca na wejście w medytację i znalezienie w sobie radości. Tam jest trudno wyłuskać tą radość, tam jest trudno wyłuskać wdzięczność, tam jest trudno w jakikolwiek sposób pisać afirmacje, intencje, które będą dla nas poczuciem tego, że możemy mieć inne, lepsze życie, że możemy dokonać innego wyboru, bo to wszystko będzie się wydawało sztuczne i nienaturalne. Ciało i umysł jest nastawiony tak bardzo mocno na tryb przetrwania, że cokolwiek innego, co będziemy robić, będzie czymś absolutnie mechanicznym, automatycznym i w ogóle niepowiązanym z nami energetycznie, ani emocjonalnie. I jeżeli w taki sposób to będzie działało, to nawet kiedy ten związek, którym dana osoba wchodzi i jest to potocznie nazywane związkiem toksycznym, gdzie dwie osoby odgrywają tak naprawdę konkretne role, jest to rola tak zwanej ofiary i kata i te role się nawzajem, one się nawzajem mieszają, bo w niektórych przestrzeniach jedna osoba drugiej robi krzywdę, nazwijmy to krzywdę, w innej przestrzeni to wszystko się zamienia, ale tak naprawdę wyjście z tego związku niczego nie zmieni, dopóki ta osoba w sobie tego lęku nie puści i tego lęku nie zmieni, nie zamieni tego na poczucie bezpieczeństwa. Wtedy wejście w jakikolwiek nowy związek skutkuje dokładnie tym samym, albo jeszcze z potęgowaniem. Dlaczego? Dlatego, że z poziomu duszy, jeżeli ta sytuacja cię nie ruszyła, żebyś cokolwiek zmienił w swoim życiu, to potrzebujesz widocznie mocniejszego kopa. To być może potrzebujesz dowalenia jeszcze bardziej, żebyś w końcu to zauważył. Jeśli tego nie zauważysz, to dostaniesz jeszcze mocniej. Nie po to, żeby cię sprowadzić do poziomu, że tak powiem, totalnego dna, ale po to, żebyś się obudził. Wszystkie te sytuacje mają to na celu, żebyś się obudził i zobaczył, gdzie jesteś i w czym jesteś. Ludzie, którzy żyją w ciągłym lęku i w ciągłym stresie, najczęściej nie widzą innych możliwości. To jest tak bardzo mocno napinające
napinająca emocja, tak bardzo mocno trzymająca w zakleszczeniu, że tam wszystko, na co patrzymy, wydaje się nierealne do osiągnięcia i doszukujemy się tylko i wyłącznie negatywnych możliwości, negatywnych zdarzeń, negatywnych skutków. Mówię to Wam również to w oparciu o moje doświadczenie, ponieważ przez bardzo wiele lat w moim życiu było tak, że ten lęk był obecny, ale jakby nie chciałam go zupełnie dotknąć, on się pojawiał i jedyną rzecz, którą robiłam, to szukałam rozwiązań, żeby go zepchnąć, czyli odsunąć, w jakiś sposób go nie czuć. I to nie jest na pewno droga. Jeżeli w ten sposób będziesz próbował znaleźć rozwiązanie, bo są osoby, które wtedy idą w duchowość, w głębokie medytacje, ale co to wtedy powoduje? To powoduje, że się odcinasz od ciała. A nie po to masz tutaj ciało, żeby się od niego odcinać. Jeżeli się odetniesz od ciała, to twoje życie wcale nie będzie poukładane, tam wcale nie będzie lepiej. Pójdziesz w takim kierunku, który w inny sposób doprowadzi do destrukcji ciebie. Potrzebna jest praca na trzech poziomach. Na poziomie umysłu, na poziomie ciała i na poziomie duszy. Na wszystkich trzech przestrzeniach. Jedyna możliwa opcja to jest to, że przede wszystkim tego lęku nie możesz udawać, że go nie ma. Nie możesz go starać się zagłuszyć, bo im bardziej będziesz starać się zagłuszyć, tym bardziej będzie on wypływał. To jest to przynajmniej, co u mnie się zaczęło dziać i w pewnym momencie w moim życiu po prostu wszystko eksplodowało i doszło do takich sytuacji, do takiego stopnia, gdzie ten lęk i panika towarzyszyły mi non-stop od rana do późnych godzin nocnych. Ja się budziłam w nocy z atakami paniki, czując, że za chwilę wydarzy się coś tragicznego, że za chwilę się wydarzy coś złego. I co za tym szło? Oczywiście, że się działy złe rzeczy, ponieważ ludzie wokół mnie reagowali na to, co ja czuję. Nie mogli mi dać nic innego. Oni tylko odpowiadali na to, co się dzieje w moim życiu. Tylko i wyłącznie. I działy się złe rzeczy. Działy się rzeczy, które powodowały, że ten lęk jeszcze bardziej we mnie narastał. Ja jeszcze bardziej się bałam. I doszło do sytuacji, kiedy ja bałam się wracać do domu, bo po prostu już była tam tak ciężka energia, tak trudno mi było wytrwać. Mogłabym to podpiąć pod jakiś rodzaj wręcz depresji. I chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, co mi pomogło wyjść z tego stanu. Był to stan, który trwał trochę czasu, przynajmniej jakiś rok. I najważniejszą rzeczą w tym jest właśnie zrozumienie, że kiedy my żyjemy w takiej emocji, to wszystkie funkcje życiowe i wszystkie nasze decyzje, wszystkie nasze działania są nastawione na minimalizowanie energii i skupianie energii na przetrwanie. Czyli jakiekolwiek funkcje naszego organizmu są sprowadzone do absolutnego minimum, po to, żeby cała energia była magazynowana i trzymana w jednym miejscu, gdyby się okazało, że trzeba będzie, potocznie nazwijmy to, uciec albo walczyć, kiedy pojawi się zagrożenie. I organizm jest cały czas w trybie przetrwania. Cały czas jest w tak zwanym trybie awaryjnym przetrwania, nastawionym tylko i wyłącznie na ucieczkę albo walkę. Nie ma tam innego miejsca. I żeby to zatrzymać, jeżeli jest to rzecz, która Ciebie dotyczy, pierwszą rzeczą, którą ja zrobiłam u siebie, to potrzebowałam się zatrzymać w tym i zobaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Co się tak naprawdę dzieje? I pierwszym krokiem było stanięcie twarzą do tego lęku i zobaczenie go i nazwanie, czego ja się naprawdę boję. Czego naprawdę boję się w swoim życiu? Usiadłam, wzięłam dziennik i zaczęłam pisać, czego się naprawdę boję. Że co się wydarzy? Zadając sobie takie bardzo proste pytania. Bo to jest potrzebne wyciągnięcie tego. Wszystkie emocje, które czujesz, niskowibracyjne, łącznie z lękiem, tu i teraz, kiedy masz, nie wiem, 20, 30, 40, 50 czy 60 lat, czy więcej, nie ma znaczenia. Wszystkie te emocje, żadna z nich nie jest emocją nową. Lęk również nie jest emocją nową. Jest to emocja, która jest zaciągnięta z twojego czasu, kiedy byłeś dzieckiem, czy kiedy byłaś dzieckiem, z tamtego okresu i to, co w tej chwili się dzieje w twoim życiu, w twojej rzeczywistości, tu i teraz, jest jedynie konsekwencją tego, co było kiedyś.
tego, co było rok temu, tego, co wypracowałeś sobie, to, co się dzieje tu i teraz, jest pewną konsekwencją i efektem Twoich działań, Twoich odczuć, Twoich myśli, Twojego samopoczucia i poczucia emocji oraz tego, jakie działania podejmowałeś z tego, z tej przestrzeni. To, co tu i teraz. Więc jeżeli chcesz to zmienić, to przede wszystkim potrzebujesz zmienić swoje patrzenie na wiele rzeczy, zmienić swoje emocje, swoje odczuwanie, swoje myśli, decyzje, działania, wszystkie te przestrzenie. I żeby to zrobić, najpierw musisz usiąść i zobaczyć, co się w tobie dzieje tak naprawdę i rozpoznać to. Mi pomogło bardzo mocno pisanie w dzienniku, bo dla naszego umysłu, kiedy masz czarno na białym pokazane, co skąd wychodzi i zaczynasz to pisać, to w pewnym momencie zaczynasz widzieć skalę swojego lęku, która w moim przypadku była wręcz astronomiczna, bo ja doszłam do takiego punktu, gdzie wyszłam z założenia, że wylądujemy na ulicy z moją córką, że ona zostanie zabrana do domu dziecka, że ja w ogóle skończę na ulicy, że już ci nigdy z tego nie podniosę. I zaczęłam to wszystko rozpisywać, zadając sobie właśnie proste pytania, czy pierwsze pytanie, co tak naprawdę się stało? Czego ja się boję? Czego się naprawdę boję? I tu konkret. Potrzebujesz być szczery i konkretny ze sobą i pisać wszystko, co ma być napisane, bo to, co ty czujesz w sobie, nie jest twoją emocją dorosłej osoby, tylko jest emocją twojego dziecka. Czyli tego, kiedy byłeś małym dzieckiem, tego, co się działo kiedyś w twoim życiu. Kiedy zaczynasz to rozpisywać, zaczynasz widzieć te emocje. I kolejne pytanie, czego najbardziej się boisz? Że co najgorszego może się stać w twoim życiu? I nie obawiajcie się tego, że pisząc te rzeczy, wy jeszcze więcej tego do siebie przyciągniecie, bo to jest wewnętrzna praca, to jest forma terapii, gdzie siadasz ze sobą i przeprowadzasz sam ze sobą taką terapię, wyciągając na wierzch i nazywając rzeczy. I kolejne pytanie, które możesz sobie zadać, które cię w tym procesie poprowadzi, to możesz zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę się tego boi? Czy ty dorosły, czy ty dziecko? I jeżeli wyjdzie ci, że ty dziecko czujesz te emocje, bo może się tam pojawić konkretna informacja, ile masz lat na przykład, że ty w wieku 7 lat się boisz. Okej, to czego ci potrzeba teraz, żeby poczuć się bezpiecznie? Ponieważ przeciwieństwem lęku jest poczucie bezpieczeństwa, więc czego ci potrzeba teraz? I to, co wyjdzie, to dla siebie daj. Inną drogą jest zadanie sobie pytania, dlaczego czujesz, że te rzeczy, które ci wyszły jako wydarzenia, które mogą się zadziać, dlaczego czujesz, że to się może wydarzyć? Dlaczego dziś czujesz, że te wszystkie lęki, które wypisałeś jako najgorsze rzeczy, które mogą się stać, dlaczego czujesz, że one mogą się wydarzyć? Skąd masz to przekonanie? I może tu wyjrze, dlatego że już kiedyś się to wydarzyło tobie? Okej, wtedy zadaj sobie pytanie, dobrze, to jaka jest różnica między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz? Czyli gdzie ty jesteś teraz? Czym się różni to miejsce, gdzie jesteś teraz? Od tego, gdzie byłeś kiedyś? Jakie teraz masz możliwości? Jakich teraz możesz decyzji dokonać? Jakich wyborów możesz dokonać teraz? I rozpisując to w ten sposób, zobaczysz, że zacznie się w tobie powoli zacznie się pojawiać takie stonowanie, lekki jakby spokój zacznie wchodzić, ale przede wszystkim ochłoniesz trochę z tego lęku i z tej paniki. Tak? Jeżeli wyjdzie ci natomiast, że to się komuś wydarzyło, bo gdzieś coś słyszałeś i przyjmujesz to do siebie jako swoje, że tobie również może się to wydarzyć, zadaj sobie pytanie, dlaczego czujesz, że może się to tobie przydarzyć? To, że komuś się przydarzyło, okej, ale dlaczego tobie ma się to przydarzyć? Bo co? I zobacz, co tam wyjdzie. Rozpisz sobie to. I zadaj sobie kolejne pytanie, kto się w takim razie tego boi? Który ty? Która ty? I co potrzebujesz zrobić teraz, żeby się poczuć lepiej? To jest wewnętrzna praca.
To jest praca, która wymaga czasu, ale to jest praca, która przynosi ogromne efekty. I jedną z metod, którą zaczęłam stosować na samym początku, łącznie z pracą z dziennikiem, równolegle, to była właśnie metoda EFT, czyli tappingu, gdzie w momencie, kiedy czułam, że ja się czegoś boję, siadałam i po prostu robiłam sobie opukiwanie. To była pierwsza rzecz, pierwszy krok, który pomógł mi bardzo, bardzo mocno wyjść z tej przestrzeni tych największych ataków paniki, tego największego lęku, który tak bardzo mnie przygniatał, że ja nie byłam w stanie funkcjonować w ogóle w żaden sposób inny niż tylko i wyłącznie przeżywając ogromny wewnętrzny strach. I trudno było mi się skupić na pracy, trudno było mi się skupić na podejmowaniu jakichś decyzji ze swoim życiem związanych. Trudno mi się było skupić na tym, żeby zająć się swoją córką wówczas. Trudno mi było w ogóle się skupić na tym, żeby poszukać innej pracy, żeby zadbać o to, abyśmy miały większy jakiś przepływ gotówki. To wszystko było zepchnięte na drugi plan, na dalszy plan, ponieważ dla mnie najważniejsze było to, żeby nam się nic złego nie stało. I to było czymś, co było pierwszą rzeczą, pierwszą myślą, która mnie budziła. Rano wstawałam i od razu, jakby ktoś na mnie wylewał wodę, ja czułam niewyobrażalny lęk. I jeżeli jest to coś, co dotyczy również Ciebie, to zachęcam Cię do właśnie tych dwóch rzeczy. Czyli pierwszą rzeczą, żebyś usiadła sobie z dziennikiem i zadała sobie tych kilka pytań, ponieważ to wszystko, co czujesz, ten lęk, on nie jest lękiem osoby dorosłej, a jest lękiem dziecka, czyli Ciebie, kiedy byłeś mały, byłaś mała, wydarzyły się różne rzeczy i to wszystko jest zaciągane z Twojej przeszłości do tu i teraz. Wszystko, co odczuwasz, jest tylko i wyłącznie efektem tego, co się działo. Żeby to zmienić, trzeba się temu przyjrzeć i to puścić i zmienić. Krok po kroku zacznie się to zmieniać. Plus EFT, które jest bardzo prostą metodą, bardzo prostą, polegającą tylko i wyłącznie na opukiwaniu konkretnych punktów w swoim ciele. Ja zresztą tutaj nagrałam filmik o tym, ale też jest filmik na moim kanale na YouTubie. Jeżeli potrzebujesz, to możesz sobie wejść i zobaczyć, a opisałam dokładnie tę metodę na swojej stronie, na blogu, więc też możesz poczytać dokładnie, które punkty opukujemy, w jaki sposób. I opukując te punkty, mówisz po prostu, co czujesz i te emocje z ciebie schodzą. I one naprawdę schodzą, bo w całym tym procesie chodzi o to, aby po pierwsze dotknąć przestrzeni ciała, czyli aby uwolnić ten lęk z ciała, aby on zszedł, aby mięśnie twoje, organy się rozluźniły. Z drugiej strony potrzebujesz dać sobie poczucie bezpieczeństwa i oparcia. Jeżeli nie masz wokół siebie osoby, która tobie to da, a najczęściej nie masz, dlatego że my, człowiek, który dorasta w stresie i w lęku w dzieciństwie, jedyną osobą, która może mu dać poczucie bezpieczeństwa, to jego rodzice. Czyli takie jakby ciągnięcie za sobą tego ogona z dzieciństwa, że wszędzie szukasz tych rodziców, którzy się tobą zaopiekują i szukasz ich na zewnątrz, będąc dorosłym człowiekiem, czyli szukasz ich w mężu, czy w żonie, czy w przyjaciołach, czy w znajomych. Ciągle poszukujesz kogoś, kto tobie to da. I to jest zamknięte, błędne koło, bo nikt tobie nie da tego poczucia bezpieczeństwa. Potrzebujesz sobie uświadomić, że jedyną osobą, jeżeli jesteś dorosłym człowiekiem, jedyną osobą, która da ci poczucie bezpieczeństwa, jesteś ty sam. Ale nie dasz go sobie, jeżeli jesteś w lęku, więc znowu to kółko się zamyka. Więc dla mnie pierwszym krokiem było po prostu zatrzymanie się i zobaczenie, co się dzieje w moim życiu, rozpisywanie sobie tego i robienie EFT. I te dwie rzeczy, słuchajcie, dla mnie przyniosły efekty w ciągu pierwszych chyba 2 czy 3 tygodni, ale ja to robiłam codziennie. Więc od Ciebie tak naprawdę zależy, na ile jest ten temat ważny dla Ciebie, na ile jest to temat, który chcesz ruszyć i na ile to blokuje Ciebie w wielu przestrzeniach. Jeżeli będziecie potrzebować jakiegoś wsparcia w tym temacie, to jak najbardziej jestem tutaj dla Was, żeby Was poprowadzić w tym procesie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania odnośnie pracy z lękiem, to również dajcie mi znać, możecie pisać komentarze tutaj pod tym live'em, ja na nie odpowiem. Jest dla mnie ten temat lęku bardzo, bardzo ważnym tematem. Był czymś, co przez wiele lat wpływało na wszystko, co w swoim życiu robiłam.
i moment, w którym zaczęłam z tym pracować, był momentem, który zmienił moje działania, przede wszystkim wprowadził takie ogromne poczucie kontroli nad moim życiem, ogromne poczucie, że ja mogę decydować o swoim życiu, że ja nie na wszystko się muszę zgadzać. I to wpływało też na relacje zawodowe, to wpływało na relacje z innymi ludźmi, to wpłynęło na to, że ja potrafiłam powiedzieć nie, ja tego nie chcę, ja się na to nie zgadzam, nie chcę tego w swoim życiu, podziękować pewnym osobom, postawić konkretne granice, i podejmować decyzje, a także zmieniać zdanie, czyli jeżeli czułam, że coś tutaj zaczyna mi nie pasować, to jasno komunikowałam o tym, że ja już po prostu nie chcę w to dalej wchodzić. Co rozumiesz przez daj sobie bezpieczeństwo? W jaki sposób? Dla każdego będzie to coś innego. I jak zaczniesz pisać w dzienniku, dlatego ja wam podaję podaję wam tych kilka pytań, bo to jest proces, to nie jest tak, nie zaczynajcie pisania w dzienniku, jeżeli was dotyczy temat lęku, nie zaczynajcie od tego, co masz zrobić, żeby poczuć się lepiej, bo najpierw potrzebujesz wywalić to, co jest na wierzchu. Dlatego są potrzebne pierwsze pytania w postaci, co tak naprawdę się dzieje i czego się najbardziej boisz i czego się w ogóle boisz. I wypisywanie tego wszystkiego powoduje, że ty zdejmujesz pierwsze warstwy lęku i jak to się wyczyści, to wtedy dopiero będziesz mogła, czy mógł zadać pytanie, co potrzebujesz zrobić, żeby się poczuć lepiej, żeby poczuć bezpieczeństwo. I tu przyjdą różne rzeczy do was. To będą czasem bardzo niewielkie, subtelne drobnostki, które dla ciebie, dorosłego człowieka, będą się wydawały bezsensowne. Podam wam przykład swój. Dla mnie takimi rzeczami była na przykład ciepła kąpiel i kubek herbaty rumiankowej. Ale to są rzeczy, które jeżeli przychodzą ci w dzienniku, to musisz to zrobić od razu, nie możesz z tym czekać do następnego dnia. Jeśli to przychodzi, to traktuj taką pracę, jakbyś po prostu miał sesję terapeutyczną umówioną. Czyli tak jakbyście byli umówieni z terapeutą i teraz dajesz sobie godzinę czy półtorej godziny na pracę ze sobą i w tym czasie pracujesz ze sobą, więc w tym czasie zawrzyj wszystko to, co jest potrzebne, co wypłynie i zawrzyj też cały proces uzdrowienia, który spowoduje, że się poczujesz lepiej. Tam może wyjść również to, że potrzebujesz sobie usiąść i okryć się ciepłym kocem po prostu, albo położyć się do łóżka i wsłuchaj się w ciało. Czyli pozwól sobie na to, by ciało cię poprowadziło, czego ono potrzebuje. Nasze ciało ma niesamowitą w sobie mądrość. I ciało powoduje, że w nim jest wszystko zapisane. Żeby pewne rzeczy uwolnić z tego ciała, jedyną rzecz, której potrzebujesz, to się w nie wsłuchać, czyli zobaczyć, jakiej pozycji ono potrzebuje. Jakiej ono pozycji może potrzebować? Ono może potrzebować się skulić, czyli położysz się na tym łóżku, się skulisz i przykryjesz się ciepłym kocem i po prostu poleż tak. Daj sobie, nie wiem, 10-15 minut, tyle, ile będziesz potrzebować. Jeżeli nie możesz sobie dać tyle, ile potrzebujesz, daj sobie chociaż trochę. To jest, wyjdźcie z założenia, że to jest proces, który przyniesie wam profity w długofalowym czasie, czyli na dłuższą metę. Nie nastawiajcie się, że to musi być szybkie tu i teraz, ekspresowe, bo praca z takim z lękiem nie jest pracą, która w jeden dzień załatwi całość. Jest to praca, którą potrzebujesz wykonywać cały czas, aż poczujesz się dobrze ze sobą. Przez bardzo długi czas w sobie nosiłeś pewne rzeczy, czy nosiłaś, przez bardzo długi czas pewne zachowania, pewne działania były realizowane, lęk kontrolował twoje życie, na pstryknięcie palcem tego nie zmienisz. To jest codzienna praca z tym, kiedy on się pojawia. To jest to, kochani, czym chciałam się dzisiaj z wami podzielić. Jeśli będziecie mieć więcej pytań, piszcie, dawajcie znać, ja będę odpowiadać na komentarze, na pytania. Natomiast jeżeli potrzebujecie wsparcia, dajcie znać również, napiszcie do mnie maila albo wiadomość.